Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony sadzeniu pomidorków w sierpniu. Tak, dobrze słyszeliście. Będziemy sadzić pomidorki. Mamy 9 sierpnia, a będziemy sadzonki mamy pobrane z wilków, z pomidorów. Film o tym, jak zrobić sadzonki z wilków, był na kanale, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do obejrzenia. I tak, o, tu mam taką piękną sadzoneczkę. Jak widać, już nawet jest pomidorek na niej zawiązany. Tu mamy kwiaty, tu ładnie drugi kwiatostan już jest. Ale to, co najważniejsze, to tutaj jest. Czyli piękny, duży system korzeniowy. Tak, te wilki nie były wsadzone z żadną tam wodę, z żadnymi środkami, tylko zwykłą wodę, deszczówkę w obciętą butelkę, tak jak widzicie. To jest jedna z sadzonek. Tu Wam pokażę drugą. O. Tu jest druga. Choć ta jest w trochę gorszym stanie, ma mniej korzonków, ale ją też wsadzimy. Ona też już sobie powinna poradzić. Tutaj ma bardzo dużo takich wypustów, z których będą po prostu puszczać młode korzenie. O, a tu mamy trzecią sadzoneczkę, co dopiero co niedawno ją wsadziłem. Jak widać, nie ma jeszcze korzeni, ale już ma takie wypustki białe, takie włoski. I z nich też będzie ładna sadzoneczka. I tak, ta sadzoneczka jest pobrana z jednego z krzewu. O, z tego właśnie krzewu, którego już to ostatnio obrywałem pomidory i nagrałem film. Tak rośnie. O, zobaczcie. Kolejne grono się zawiązuje. Już są dwa pomidorki, kwiatów jest dużo, tu już jest kolejne. Tak, i teraz do meritum. Jak sadzić takie sadzoneczki z wilków? A powiem Wam tak, że zwyczajnie, tak samo jak sadzimy pomidory na początku maja, w połowie maja, to jest zasada sadzenia taka sama. Tak jak widzicie, mam już tutaj dwie dziurki wykopane pod nie. I tak, tutaj w środek pod korzeń wlałem gnojówkę z pomiotu kurzego. Wiadomo, to jest młoda roślina, potrzebuje azotu do wzrostu. Nie za dużo, żeby jej tam nie poprzypalać korzonków. I co ważne, teraz sadzimy. No więc tak, o, tu mamy. Już widzę, że będzie lekko za płytka, tak więc pogłębiamy. Tu musicie pamiętać, żeby z azotem nie przesadzić, bo to jest młode. Tak wsadzimy. Obsypujemy ziemią dookoła. No tutaj jest akurat zwykła ziemia. Jeśli tak, najlepiej taką luźną, żeby korzenie obsypać, żeby one dobrze nam tutaj tam cały krzaczek obsypały. Musimy zasypać wszystkie te korzonki, ponieważ to nie jest tak jak sadzonka z doniczki, że ona będzie nam miała wielki system korzeniowy rozbudowany elegancko, że nic, tylko wsadzić i przysłowiowo zapomnieć. O, tak. Jeszcze trochę. Najważniejsze, żeby wszystkie korzenie były przysypane na początek. Tutaj te liście leżą na razie na tym, na ziemi, no ale to z tym nic nie zrobimy, ponieważ to jest sadzonka z wilka. O, to można tak podłożyć.
z jednej strony, tutaj z drugiej, żeby liście jak najmniejszą powierzchnią stykały się z ziemią. No i teraz tak, ta sadzoneczka była cały czas we wodzie, a to także musimy pamiętać o tym, żeby utrzymywać tam dość sporą wilgotność jak na razie. O, i teraz tutaj drugą. Przy tej drugiej to ten liść od razu usuniemy, bo on jest dość nisko, był w przykorzeniach. O. W ogóle ta sadzonka jest taka trochę bardziej mierna, ale to nic. Zawsze wsadzić możemy, w razie czego, w razie W nie przyjmie się, to też się nic nie stanie. I tutaj zasada taka sama. Obsypujemy luźną ziemią. Wiadomo, liście zostawiamy. No, liście zostawiamy na górze. Nie przysypujemy. To od razu można wyrwać. Najbardziej optymalnym gruntem do wsadzenia takich pomidorków teraz jest kompost, ale u mnie ogólnie teraz jest z nim problem, ponieważ wykorzystałem bardzo dużo i muszę założyć nowe, muszę zrobić też i nowy kompostownik, bo stary już swoje najlepsze chwile ma za sobą. O tym też będzie film na kanale, jak zrobić kompostownik. Tylko nie wiem, czy będzie on z... chyba będzie z czegoś tam, jakichś tam odpadów, żeby pokazać, że można go zrobić z byle czego, praktycznie nie musi to być nie wiadomo jaki duży koszt. O, tak samo tu podłożyć pod liście, żeby nie dotykały ziemi. Tak, tutaj ładnie tak zrobić dołek, żeby wlana woda tu stała. I teraz tak. Na koniec lejemy wodą. Ja pod tak małe pomidorki nie leję z konewki, żeby tam ich nie zalać. Wiadomo, nie bez przy... O, tak. Takie podlanie od razu spowoduje, że ziemia wokół korzeni zrobi się bardziej zwarta. Tak. Tutaj tak samo. Możemy lać śmiało. Tu widzę, że tutaj jest taka luźniejsza ziemia. Tak więc tam możemy trochę upchać. No tutaj nam ładnie zamuli w koło korzeni. Tak więc. O. No należy pamiętać, żeby nie lać po liściach. To mimo, że to jest z wilka sadzonka, to jest nadal pomidor, który jest wrażliwy na lanie po liściach. O, tak, tu od razu sobie zamulimy całe. O, tu jest jakiś śmieć, to od razu wyciągniemy. O, tak, to jeszcze pod tą damy z drugiej strony, żeby te korzenie dookoła były dobrze zlane. Tak, i gotowe. No wiadomo, musimy pamiętać teraz o regularnym podlewaniu. Nie musi to być podlewanie bardzo intensywne. To wyrzucimy. O. Nie musi to być podlewanie intensywne. Ważne, żeby tutaj w glebie była wilgoć. No ale metoda jest bardzo fajna. No tak jak widzicie,
Tu już jest nawet jeden pomidor zawiązany. Na wilku on się praktycznie zapylił w butelce z wodą, także sami widzicie, że to nie jest żadne. Nic trudnego, nic skomplikowanego. No i to by było na wszystko, no i wszystko na ten temat. Tak więc jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i do następnego filmu. Na razie, cześć.